Dzień dobry wszystkim. Witam na kanale Stary z Gret. Ja dzisiaj chciałbym wam pokazać grę Ghost of Tsushima Legends. Już raz w nią zagrałem, no można powiedzieć, że parę razy. Nawet jednego live'a miałem przez kilka minut. Chciałbym coś opowiedzieć o tej grze. No jest to, nie będę czytał może z Wikipedii, bo każdy może sobie przeczytać z Wikipedii, o czym jest ta gra. Jest, ja to nazywam potocznie samuraje. Znam wiele legend. Na pewno jakim plusem jest tej gry, to bardzo mi się podoba lektor, jak on opowiada, jak tłumaczy. Widzicie, mam tylko 5 punktów, także ja zagrałem dopiero parę razy w tą grę. Możemy grać, to jest plus, że online można grać samemu, w 2 osoby, w 4 osoby. Jeżeli gramy potyczkę taką online'ową, no to gra się w 4 osoby przeciwko tym, jakby to powiedzieć, botom i pilnujemy plaży, pilnujemy łodzi, zależy co jest w danej rundzie. Pokażę wam coś. Mogę opowiedzieć o dowolną historię. Przetrwanie, tak? To jest na 4 graczy, widzicie? Czwóreczka jest. Opowieść to jest dwójka, to jest taka fabularne. Możemy grać samemu lub z jedną osobą z online'u. Rywale, tutaj nie dochodziłem tak daleko wyzwania, też widzicie, mam poblokowane. O, to mogę zrobić, nie? Rywale. W krainie umarłych. Na 4 osoby. Ja lubię robić opowieści, przeszedłem już. Wyrwanie serca, czyli na poziomie brąz. Klątwa, tak? Klątwa Onibabę na brązie, no i to chcę zrobić na brązie, przejść to, żeby odblokować te kolejne misje. No i jaki jest plus, jakie są minusy? No fajnie, że się gra w dwójkę, przepraszam. Już jestem. Przepraszam bardzo. Fajnie się gra w dwójkę, bo jest dużo łatwiej. Ja grałem na początku samemu. Nie wiedziałem, jak to włączyć, żeby była dwójka. W jedynkę gra się bardzo ciężko z tego względu, że jednak druga osoba coś ci pomaga. Ale grając w dwójkę, a nie rozmawiając z tą osobą, ponieważ nie jesteście znajomymi pewnie na PS-ie, nie macie ich w imprezie, nie słuchać tego kolesia czy kolesiówy z drugiej strony, ciężko się dogadać, czy on idzie z prawej, ty z lewej, czy atakujecie razem. Także to jest ten konflikt. Jest problem, nie ma współpracy. Trzeba się domyślać, co robimy razem, nie? Także spróbujmy zrobić brąz, przeżyj legendę duchów. O, tu jest matchmatching. Matchmatching, zobaczcie, jest włączony, to oznacza... Chuj. Nie wiem, czy to się w ogóle nagrywało, co ja mówiłem wcześniej, bo teraz mi coś pstrykło. Czekajcie chwileczkę, muszę zrobić pauzę i zobaczyć, czy wszystko mi się dobrze nagrało, bo chyba jest problem. Ok, pokonałem wszystkie problemy techniczne. Coś mi pykło w słuchawkę i myślałem, że mi się coś nie nagrywa. Dobrze, jesteśmy tutaj, przechodzimy legendę duchów. Włączmy to i zobaczmy, co się wydarzy. Jedna z moich ulubionych. Dobrze, tutaj czekamy, jak widzicie, na... Na co czekamy? Jestem gotowy. Testowanie połączenia jest. Dobra. To nic nie zrobimy, musimy czekać. Jest, początek za 4 sekundy. Będziemy grać z kimś z online'u. To opowieść o mrocznych rytuałach i potężnych duchach. Mongołowie chcieli zyskać potęgę. Użyli więc rytuałów do skradnięcia ki trzem kami żywiołów. Amaterasu, bogini słońca, Tsukuyomi, bogu księżyca i Susanu, bogu burz. Rytuały pozbawiały kami ich ki, więc duchy ruszyły je ratować. Okej, gram z kimś. Jestem. Zasłona między światłami, rozdział pierwszy. Pokonaj rytualistów, poprzeszukaj uwięzionych. Ej, on gra? I muzmi. I z muzmi. Gram z kolesiem. Z kimś, może tak to powiem. Jest, ruszył, bo ja myślałem, że on nie będzie szedł i ja bym chciał zaatakować po cichu. Nie wiem, czy ten koleś, z którym gram, też tak będzie chciał. Duchy za wszelką cenę chciały przerwać rytuał. Zobaczcie, o co chodzi. Jestem jakimś królikiem, sam sobie go wybrałem. Dobra, on już go zaatakował. Lecimy. Dlatego fajnie się gra w dwójkę, bo jednak bycie w dwójkę, a bycie samemu to jest chujowe. Kurwa, jak ja nie lubię tych, co mają te właśnie tarcze. Skurwysyny jebane. No i teraz dopiero go walę. Rozjebałem mu tarczę. Ja pitole. Męczące jest. Ja jeszcze też mam słabe bronie, bo
Ja mam piąty poziom, czy czegoś tam. Jest! Zajebane. Uwaga, już ktoś strzela we mnie. To trzeba rozwalić, ale później. Jest! O Jezu, ten jest najgorszy! Sorry, że ja uciekam. O Jezu, ten też jest najgorszy. On ma tak to wali tym, że naprawdę łatwo zginąć, jeżeli się nie ma umiejętności. Ja wolę spieprzać i wziąć coś, żeby mieć lepszą broń. O! To chcę. To ładujemy sobie miecza, nie? Wiecie, co się teraz dzieje? O Boże, kochany! Wiedziałem, że... Spierdalaj chyba. W takim bądź razie, spieprzaj. No, ja nie rozwalę go. Ja zaraz zginę. Jest, rozwaliłem go. No to ja jestem z siebie dumny. Dobrze. Jak tak się stało, to jest super. Dobra. Jezu, i Muzmaty nie żyje. Mogę mu pomóc. Widzicie, o co w tym chodzi? Ja mogę mu pomóc, mogę go uleczyć. Tylko, że nie wiedziałem, że on leży, biedny. Pomogę ci, hopie. Na tym polega też ta gra, żeby sobie pomagać. Co tu jest napisane na tej karcie, na tym czymś, bo to trzeba rozwalić. On może to rozwalić, dobra, on to rozwalił. Pójdziemy do beczki, naładować sobie życie. Mam nadzieję, że on ją uderzy. I jak on uderzy ją i ja stoję w tym kręgu, to też ładuję sobie życie. Także fajnie, że my robimy to w dwójkę. Okej. Jest dobrze. I co? Kogo mamy jeszcze do rozwalenia? Jak naciśniemy sobie na touchpada, to widać wrogów. Widać wszystko, co jest aktywne. Wiecie, o co mi chodzi? Zobaczcie tutaj. To też mi się świeci, tak? Czyli ja mogę do tego podejść. Robimy zbliż, my dostaliśmy strzały, a strzały tak się strzela, czyli naciskamy na L2 i dociskamy R2. Dobrze, pójdźmy dalej. Zróbmy coś dalej. Na razie dobrze mi się gra z tym kolesiem. Na pewno zyskałem w jego oczach, że go uratowałem. Jest coś. Okej, on mnie nie widzi. I on ma te jebane gówno. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ja chcę go na oddali go zabić, bo on ma miecz. Ten dzidę ma. Dobra, jeszcze jeden strzał. Jest! Rozwaliłem go strzałami. Bardzo dobry pomysł. Dobra, zrobię sobie niebieskiego miecza. Co Iluzmati? Ja nie wiem, jak on się nazywa, tak sobie tylko to mówię. Ten jego nick. Dostałem strzałę. Mogliby nam podpowiadać, wiecie? Brakuje mi takich napisów, że nie wiem, no przejdź kolejny etap, albo znajdź kogoś, no. To jest takie błąkanie się teraz troszeczkę. Jeżeli chodzi o sterowanie, naprawdę przyjemnie się steruje. O, jest! Dobra, jest podpowiedź. Te znaczki, które widzicie, to są podpowiedzi. Trzeba tam dojść. O, tego na pewno trzeba rozwalić. Jest, po cichutku. Jak podchodzicie od pleców, że tak powiem, tak, za pleców i naciśniecie kwadrat, zabijacie go po cichu, pod warunkiem, że on was nie zobaczy. Dobra, po dachu. Sobie wskoczymy. Fajnie, to bardzo mi się podoba w tej grze, że on jest taki obrotny, ten koleś, ten samuraj. Że on skacze, może wejść złapać się jakieś liny. To jest fajne w tej grze. Jeżeli chodzi o postacie, macie 4 postacie do wyboru, one są na początku. Żeby zagrać tą grę, musicie przyjść samouczek. Uczycie się każdej postaci, chociaż po jakimś ruchu. Jest to obowiązkowe. I ja sobie wybrałem zabójcę zająca, ale są jeszcze inni, jakieś samurajczyki, jakieś z długimi włosami, jakieś tam... Ja wziąłem tego, bo lubię po prostu królika takiego, nie? To jest taka każda indywidualna... O, jest! Jest znaczek. To jest indywidualna kwestia. Jeżeli ktoś by pytał, czym się różnią te postacie, to tak, każdy ma inną broń. Ja na przykład, gdy naładuję sobie... Cholera, mogłem go za pleców zajebać. Ale trudno. Zrobiłem to tak. O, jest! Jest podpowiedź. Słyszycie? Zamknęły się. Super. Ale rozpoczęto jest brama. Kolejne rytuały.
Duchy ruszyły na dalsze poszukiwania. Zastanawiałem się, czy robić z tego odcinki, czy live. To będzie odcinek, ale może i zrobimy live'a z tego też. Ich energia ki została wykorzystana. Na pewno to nie jest też taka gra, no, która nie wiem, ma jakieś poparcie. Wiadomo, że każdy woli GTA online, bo tam można pójść do burdelu, rozwalić auta, prawda? Ale to jest całkiem co innego. To jest całkiem inny typ gry. Duchy znalazły jeszcze trzy. Zasłona, drugi rozdział. Jestem z nim, z tym kolesiem. Kolejny. Pokaż nick. Tak. A ostatni. Imzuli. To jest ten sam koleś. On sobie naładuje miecz, to ja już chyba nie mogę. Co? Tak to działa, że... O, jest tutaj. Patrzcie, czai się ktoś. W dwóch zajebaliśmy jednego. Dobrze. Mam naładowaną moc. Ja mogę użyć mojej broni, ale nie chcę marnować tego już. Super! W dwóch rozwaliliśmy tego jednego. I tak powinna wyglądać współpraca. Dobra, on już nie żyje. Dobra. Zagalopowałem się. O, teraz ja chcę to wziąć. Jak on już tam wziął, to ja już tu wezmę. No, nie ma to tamto. Dobra, i Izmuli już walczy z kimś. O jacie! Jaki potężny! Jezu, zabił mnie! Tak szybko? No i teraz czekamy, aż mnie uratuje. Jeżeli mnie uratuje, no to fajnie. Jak nie, to za 38 sekund sam stanę, ale... O jest, biegnie, 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 proszę cię, zdążysz, zdążysz! Dobra, używam broń. Nie, nie trzeba. Jeszcze nie używam broni. Ale mam mało życia. Ja mam nic. Ja mam zero życia. I teraz mogę mu podziękować jeszcze. Patrzcie, robi się to... Tak. Mam u ciebie dług. Dzięki. Okej. Okay. Znaczy, dług już został spłacony. Dobra, ładuje mi się trochę życia. Duchy przerwały rytuał. Ale, nie ale musimy bębenek znaleźć. Bębenek z życiem, bo to jest cholera, naprawdę. Ja też chcę trochę pożyć. Jest bębenek z życiem. On też tam chce iść. Dobrze. Dobra, niech mi się ładuje. Ten, kto uderza w bęben, ładuje mu się od razu życie. Ten, kto podchodzi, to ja muszę czekać. Jest super. Co robimy dalej? Szkoda, że on mnie nie słyszy. Widzicie, o co mi chodziło? Że nie możemy ze sobą gadać. Chociaż z drugiej strony... Nie jest to ważne, żeby gadać, bo ci nie przeszkadza to w graniu. A ja i tak idę za nim. Nie wiem, jaki on ma poziom, jaki on jest zaawansowany w tej grze, ale dobrze mi się z nim gra. Mam nadzieję tylko, że mu się też dobrze gra ze mną, że nie jestem piątym kołem wozu. Okej, okay, zajebał go od tyłu. Bardzo ładnie, mi się to bardzo podoba. Ja jestem też przeciwnikiem walczenia, bardziej lubię logicznie zawalczyć. A on wszedł przez dziurę w płocie. Dobry koleś, dobra. I on ma fajną broń, a ja mam chujową broń. Ej, ja do tego od tyłu. Patrzcie teraz. Pięknie, to jest ten najgorszy, co ma tą tarczę. Nienawidzę ich. O Jezu, tamten fys wali. Tu, biegnij, pomóż mu. Dobrze, w dwóch trzeba takich rozwalać. Użyję broń. Uwaga, użyłem mojej tajnej broni. Mam nadzieję, że to jest... O! Widzicie? Kwadracikiem rozwalam już tyle osób naraz. No. On jeszcze żyje. Jezus Maria. Ale ja się z nim męczę. O Jezus. Jeszcze jedno uderzenie. Dobrze, jest. Bardzo mi to długo idzie. Dobra, ja sobie wezmę broń. Chcę lepszą broń. Szybciej, szybciej. Idź, idź, idź. Ładuj, 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 ładuj. Dobra, teraz chcę z wami walczyć. Ten we mnie strzela z łuków. Kurde, mol.
Bardzo straciłem dużo życia. Niepotrzebnie było to. Okej. Dobra, lecimy zobaczyć, co się tutaj dzieje. Do czego jest ten znaczek? Co ja mam tutaj rozwalić? Mam rozwalić ten kamień. Mam niebieski miecz i niebieski kamień. To o to w tym chodzi. Ładujemy R2. Jest! Rozdupczona. Przerwano kolejny rytuał i zamknięto. Ale duchy miały jeszcze sporo. Okej, ja biorę zielone. No ja bym chciał bębenek, żebyśmy znaleźli, no bo to też taka chujnia jest. Bez bębenka. Przecież zaraz tracimy życie. Uzyskaj dostojne zniszczenie, coś tam. Coś muszę zniszczyć za 120 metrów. Pokonaj w kanionie. Dobra. Jestem. On się zawiesił, czy co? Słychać, jak drżą mordę. Tego za pleców bym zaatakował. Ale idziesz Izmuti? Chyba się... Izmuti już chyba jest daleko. Pięknie. Dobrze, podoba mi się to. Chociaż jednego zabiłem. O Jezu, ktoś mnie widzi. Wejdźmy na górę. Jest! Wow! Udało mi się go rozwalić. Dzięki temu, że jakoś waliłem w niego mieczem. Tam Izmuti walczy. Ja mu oczywiście pomogę. Ale bębenek, błagam, znajdź bębenek. Gdzie on wszedł? Jak on przez tą dziurę przeszedł? Tutaj. Tam jest bębenek. Ale... Mam mu zabrać też? No! Za pleców, dajesz go. O kurwa. Was jest dwóch na mnie, jednego. Dobra, ja ginę. Tak czułem. Ja potrzebuję jebany bębenek. Wszystkie duchy poległy, zginęliśmy obaj. I tak się to kończy. No niestety. Zaczniemy pewnie od początku. Ale drugiego rozdziału, nie pierwszego. Dobra. Izmuti, chodź. Lecimy. Trzeba to... taktycznie podejść. Patrzcie. Będziemy ich widzieć z góry. Kurwa. Tu już ktoś stoi. Ładnie. Takie coś mi się bardzo podoba. Patrzcie. Ale jego jebno. Dobra. Ten jest słaby. Takiego mogę zabijać. Jezu, tamten biegnie. Nie. Ja sobie nie dam rady z nim. Sorry. Ale ja już wiem, że sobie nie dam rady. Chcę wejść przez płot i wejść na drabinę. Taki mam cel. Kurwa mać, no tu mnie złapał jeszcze. No właź tam! Wkurwiają mnie oni. Ten też jest przejebany z tą dzidą. Kurwa mać, w dwóch! Chuj mnie strzeli z nimi! Kurwa, jeszcze mnie kopie! Im zumili biegnie do mnie pewnie, co? Jest, ale uważaj im zulini. Ja już spierdalam. Chyba, że łapiemy go w dwóch. No i chuj wielki, takie coś to... No, ja już nie żyję drugi raz, kurwa. Gdzie on polazł, kurwa, w ogóle, ten koleś? Zamiast mi pomóc i żebyśmy w dwóch walczyli, to on spierdala po dachach. Zobaczcie, co on robi. Dobra, może ma jakąś taktykę, ale... Zginiesz zaraz, nie ratuj mnie. Uciekaj. Ja za 30 sekund...
Dobra, ja mam taktykę uciekania, no. Co mam zrobić, jak... Ja nie mam życia w ogóle. No, kurwa mać! Jeden strzał i ja przecież nie żyję. Imzuli nie żyje. Tylko gdzie on jest? Ja pierdolę. Jak ja się wkurwiam takimi głupimi grami. Jak mnie to wkurwia. Boże, muszę dać plus 18 w opisie, no bo by do tu przekleństwa szły, nie? Ja pierdolę. Dlatego nie lubię live'ów, bo wiecie, to zawsze mogę usunąć. Dobra, zabijesz go. Dobrze. Już ktoś biegnie, już jakiś... Aj, jak ją chciałem w plecy jebnąć. Ja nie uciekam, ja będę za Intumuzmim biegał, bo zawsze w dwóch jest raźniej. Wiecie, o co chodzi, jeden atakuje drugiego, to... Drugi chociaż za pleców może się zakraść. Tylko, że on za szybko. Po co ty on tak biega? No i Muzmi, no gdzie ty jesteś? No, ale jaki chuj z niego jest, kurwa. Zamiast mi pomóc i walić go w plecy. Boże, i to jest to, o czym mówię, że się nie da z kolesiem dogadać. Gdzie on jest, kurwa? Frajer pierdolony, no. Boże, kurwa, do... ja pierdolę, zamiast ze mną walczyć, to on biega po kątach. Albo gramy razem, albo nie, no, do chuja jebanego. Kurwa, ja jestem zdania, że gramy razem, nie? No, zabił mnie, bo kurwa jestem sam, nie? Bo Izumi się jebie gdzieś po kątach, kurwa. Ja pierdolę. To jest fajnie się gra, ale do czasu, kurwa. No, będę biegł z nim i kurwa, no... Zobaczymy. No biegnij, frajerze! Jak się naciska te bieganie jebane. Ja będę uciekał sobie w kółko, bo... Dobra, mam miecz, dobra. Dobra, już czwarty raz, kurwa, nie żyję. Oj Boże, kochany. To się nie nadaje na streamę. Nie nadaje się, bo to jest, kurwa... Porażka. Dobry z ciebie sojusznik. Wszyscy najgorsi na mnie biegną, a i Muzmiego co, kurwa? Może on potrzebuje pomocy, idę do niego. Pomogę mu, oczywiście, że tak. On już na dachu spierdolił, na dach. No, kurwa. Gdzie jesteś? Powiedzcie mi, gdzie on do chuja jest? Dobra, zobaczymy, co on robi. Ja mu pomogę. On cały czas ucieka. Jest. No, ja dostałem w pierdol z strzały. Pomóż mu. A. No, raz, zajebaj go. Dobrze. Gdzie on jest? I mózg mi tu wchodzi. Dobra. Rozwaliliśmy razem. Może to jest jego taktyka, że będziemy tutaj stali na górze, ale ja życia nie mam, no kurczę.
On już skacze dalej. Ja tutaj chcę. Wezmę sobie coś. Dobra. Podładowałem się. Dobra, może to też jest jakieś wyjście, nie? Dobra. Przeszliśmy coś, kawałek dalej, widzę. Co to się świeci te kółko? Pokonaj w kanionie realistów, ale... Mam strzelić w to? Nie, to już się nie świeci w ogóle. Pokonaj rytw... Nie przeczytałem tego nawet. Tam coś jest. A nie, to jest moc. Tu ktoś jest. Dobra, ja po cichutku się zakradnę i ja mu wbiję miecz w plecy. To jest najprościejsza rzecz, jaką można tu zrobić. Jest bębenek. Lecę do bębenka. Chodź. Odetchnęły z ulgą. Ale kamień wyszeptały duchom, że czeka je coś jeszcze groźniejszego. Najmroczniejszy z rytuałów dokonywał Dobra. Się pod pieczą Io, potężnej Oniwabli. Za mną! Okej, za mną. No to ja mu dałem za mną. I ciekawe, czy on mi widzi, o co mi chodzi. Bo ja chcę uderzyć bębenek. Przyjdziesz? Zobaczymy, czy on zareaguje na to tak, jak ja to sobie wyobrażam. Bo ja chcę, żeby on sobie też wziął życie, bo wątpię, żeby on miał dużo życia. A jeżeli ja uderzę sam bębenek, a on nie przyjdzie, to on nie skorzysta z tego. Nie. On nie chce. No to ja sam. Nie chcesz, to nie. Ja mam pełne życie przynajmniej. Okej, naładowałem sobie życie. Myślisz, że kamień są honorowe? To nieprawda. Modliłam się do nich w godzinie próby. Tu jest takie przejście, tu nie da się zginąć. Jeżeli on pierwszy dojdzie, to... Zginęła niewinna istota. Odbieram tylko to, to i tak ja przechodzę dalej. Nie radzę mi się sprzeciwiać. Dobra. Trzeci rozdział. Fajnie. Bardzo mi się to podoba, że już jesteśmy w trzecim rozdziale. Okej, zobaczmy, kto się tu gdzieś kryje. Dobra, nie widzę jeszcze złych ludzi. On już strzela do kogoś. O Boże, kochany. Spierdalam. Nie mogę nic naładować. Wow! Ale go dziobnął. Boże, on mnie wezwalił. I muzmi, nie dam se rady. Tak to ja pierdolę to. Bo potrzebuję, kurwa, pomoc. A nie takie coś, że każdy walczy osobno. Ja jebie. Co za tempak, kurwa! Czemu oni umi... Nie dogadamy się, ja widzę, że my się nie dogadamy. Ja chcę, żebyśmy walczyli w dwójkę. Nie, że on sobie łazi prawo, a ja idę w lewo. A ja nie umiem go dogonić. No. Zajebiście, uratował mi życie w takim momencie, że to mi nic nie daje, nie? Dobra, ja kurwa znowu zginąłem. W chuju to mam. Jeszcze raz tak się wydarzy, to pierdolę, bo ten koleś powinien dostać pierdol ode mnie po prostu. On umie tylko zapierdalać, on tylko biega, kurwa. Najlepiej zaraz on na dach pójdzie, nie? Ja, żebyśmy kurwa walczyli w dwóch. No kurwa! No, i to mi się podobało. Pierwszy raz, naprawdę.
ale rytuał Io był prawie skończony. Onibaba była zwycięstwa. Gdzie jest Imuzmi? Biegnę za nim. Już trudno, dostosuję się do niego. Dobra, to trzeba rozwalić. Szybko, 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 szybko. Okej, teraz on zniszczy ten kamień. Trzeba zniszczyć to temę. Imuzmi! A, dobra, kurwa, znowu sam muszę walczyć, ja pierdol. No on ucieka! Ej, to jest takie trochę frajerstwo, nie? Ładnie. Ale dostał pierdol. Ja widzę, że on ma taktykę uciekania, nie? Ja myślałem, że my będziemy... Ja muszę go gonić na sto, bo on cały czas pierdala, ten Unimuzmi. Nie tego się spodziewałem po osobie, z która będzie ze mną walczyć, pomagać, nie? Ja bym, wiesz, zakradł się od tyłu i w dwóch byśmy nawalali jednego. Ten biega, robi co chce, Boże kochany, ja muszę go szukać. No, ja zaraz ginę, bo przecież kurwa uratował mnie w takim momencie. No dobra, ale to już... No, co, dwóch już zginęliśmy. Jeszcze ja żyję. Dobra, użyłem mojej mocy. Dobra, ja zginąłem. Widzicie, użyłem swojej mocy i chuj, zginąłem. Bo Imuzmi się pierdoli z grzybami gdzieś, kurwa, po krzakach. Boże kochane. Może ja mam za duże wymagania, ale ja bym po prostu... Ja bym inaczej rozegrał tą grę, nie? Nie tego oczekuję od kompana. O, widzicie? Teraz w dwóch. O, i teraz w dwóch napierdalamy. I co on robi? On kurwa zaraz zacznie biegać w kółko. No. Ja nie mogę, no, sorry. Albo mnie uratujesz. Błagam, zdążysz? Uważaj! No chodź i Imuzmi. Kurwa mać. Wreszcie poległy, a rytuały zostały przerwane. Oni bawię nie udało się wziąć. Dobra, to mi się podobało. A kami były wolne. Na wyspie znów zapanowała równowaga. Było bezpiecznie do czasu. Do czego służy ta gwiazdka czerwona, tam mam w rogu? Nie mam pojęcia. Mam czerwone, to co ja mam zrobić? Znaczy czerwone, pomarańczowego miecza mam. Aha, to już jest koniec. Mam nadzieję, że... Nie trzeba bębenka, bo nie mam życia. 30 minut to trwało. Przeszliśmy całe. Dobrze, to ja w takim bądź razie kończę odcinek, bo jest to męczące. Przeszliśmy... Jeden rozdział, tak? Raczej rozdział. Przeszliśmy 3 rozdziały, ale... Jedną całą rundę, no. Dobra, zrozumieliście, o co mi chodzi? Także mam nadzieję, że ta gra wam się spodoba. Ja przepraszam, jeżeli za bardzo przeklinam i się denerwowałem, ale naprawdę czasami emocje mnie ponoszą. Skoczyła mi ranga na 6. Ja bardzo wam dziękuję za ten odcinek. Było mi miło z wami pograć. Opowiem ci o nich. Także mam nadzieję, że jeszcze sobie zagramy. Dziękuję, trzymajcie się.